Good cop, bad cop. Bad cop. Brutalność policji. Nagranie z akcji policji obiega sieć. Kilka dni temu do sieci dostało się nagranie, na którym nieuzbrojony mężczyzna zostaje porażony prądem przez policjantów, podczas gdy inny policjant aresztuje hałaśliwą kobietę. Nagranie udostępnione na Twitterze przez 18-letniego Jeremy'ego Jonesa szybko obiegło sieć. Autor filmu przykleja temu zajściu łatkę brutalności policji. Jednak jak się okazuje, prawda może być tu nieco inna. Policja mówi, że interweniowała w sprawie kobiety z problemami psychicznymi, która chodziła z dzieckiem w ręku bez wyraźnego celu na terenie motelu. Została skuta przez policjantów dla jej własnego dobra i dla bezpieczeństwa jej dziecka. Marku Coleman, widząc zajście, stał się agresywny i starał się przeszkodzić policjantom w aresztowaniu. Gdy ruszył na funkcjonariusza, ten użył na nim paralizatora. Przełożeni policjantów po obejrzeniu nagrania stwierdzili, że akcja przebiegała prawidłowo i użycie paralizatora było jak najbardziej zasadne.